Witamy serdecznie w programie FLS Weekend, magazynu futbolowej Ligi Szóstek. Przeanalizujemy sobie dzisiejszego wieczora to, co najciekawszego wydarzyło się w minionym tygodniu w Lidze C3. Zatem zobaczmy na zestaw par oraz wyniki, jakie padły. Zwycięstwo Bujakowianki jedną bramką nad Barzantami. No i niespodzianka, zwycięstwo Interu Kraków nad Mazatak w stosunku 5-3. Lind Pershing włącza się do walki o medale. Zaczynamy od meczu, w którym mogła paść sensacja. Barzanty doprowadziły do remisu z Bujakowianką, ostatecznie jednak nie dały rady i poległy. Sensacja to za duże słowo, niespodzianka bym powiedział, bo jednak Barzanty pokazały w poprzednim sezonie, że grać z faworytami potrafią, więc to sensacja by nie była, tym bardziej, że ostatnio zespół ten łapał wysoką formę, a Bujakowianka pewne problemy też swoje miała, także gdyby tutaj Barzanty zdobyły punkty, no to sensacją by tego nazwać nie można było, natomiast rzeczywiście blisko było straty punktów pierwszej Bujakowianki. Co prawda prowadziła na dwukrotnie różnicą dwóch goli, ale za każdym razem Barzanty do remisu doprowadzały. No i ostatnia akcja, ostatnia minuta zdecydowała o tym, że Bujakowianka przyjęła Zwycińskiego gola i spotkanie to wygrała. Dalej ma komplet punktów, a Barzanty jakąś niespodziankę, powiedzmy, czy na kolejne punkty będą musiały tak do przyszłego tygodnia. Natomiast to jest zespół, który może spokojnie walczyć o medale w tym momencie. Mecz Spartan Lind Pershing i zwycięstwo graczy w biało-czarno-pomarańczowych strojach 7-1. Spotkanie można powiedzieć, że miało taki przebieg niespodziewany, bo remis do przerwy i to można powiedzieć, że zgodnie z oczekiwaniami, bo miejsca w tabeli tych drużyn kazały wskazywać na to, że to będzie mecz wyrównany. Natomiast to, co się działo w drugiej połowie, no to można powiedzieć, że była ogromna niespodzianka, no bo Lind Pershing zdobyło 6 goli z rzędu i spotkanie wygrało zdecydowanie. A do tej pory Spartan, jeśli przegrywał, to minimalnie jedną bramką, także na pewno to jest niespodzianka, ale też zarazem potwierdzenie tego, że forma Lind Pershing poszła w górę i tak jak mówiłeś o tym, że zespół się włącza do walki o medale, to rzeczywiście tak jest. Mazatak wygrywa z Jolly Roger 8-4 i to jest pierwszy z meczów Mazatak, po którym mogą się cieszyć. Będziemy później mówić, że po tym drugim niestety nie mogli się. No tutaj nie było wielkiej historii. Znaczy Jolly Roger chciało sprawić. Tak, ale nie mieli argumentów, szczerze mówiąc, tutaj 4 bramki już do przerwy. Potem w pewnym momencie drugiej połowy 8-1 prowadzenie Mazataka, więc można powiedzieć, że różnica klas. To, co Jolly uratowało, można powiedzieć, przed pogromem, bo różnica 4 goli, no to nie jest aż tak wielka. To dobra końcówka, no i też Mazatak po meczu z Gorzenitem, kiedy też w końcu tracili bramki, no to tutaj też w końcówce te gole traciło no bez konsekwencji, bo bez było się bez straty punktów. Tym razem się udało, natomiast z Interem już nie. FC Buczers B3K przegrywają Buczersi, chociaż w tym meczu wygrywali. Oni jako pierwsi strzeli bramkę, objęli prowadzenie, natomiast z każdą minutą B3K grało lepiej i w pierwszej połowie już sobie wypracowało przewagę. I to, co mi się podobało w tej drużynie, to że po każdym meczu oni sobie ciągle powtarzali, że gramy to samo, gramy swoje i teraz uważnie. No i rzeczywiście dążyli do tego, by to zwycięstwo dowieść do końca. W drugiej połowie tych goli już było mniej, ale zwycięstwo myślę jednak, że zasłużone. Buczerzy kilka okazji mieli, ale jednak B3K było zespołem w tym meczu lepszym. No i wygrali drugi mecz w sezonie. Drugi mecz wygrana 5-3. Nie zgodziłeś się z sensacją meczu Egalite Group Bujakowianka-Barzanty, no a w meczu Inter Kraków-Mazatak? To jest sensacja, bo Inter do tej pory częściej przegrywał niż wygrywał. Można było powiedzieć, że drużyna jest w dołku, w przeciwieństwie do Barzantów, które jednak tą formę miały wysoką. Więc na pewno to jest niespodzianka, aczkolwiek też radziłbym wszystkim trochę na wstrzymanie sobie wziąć, bo niespodzianka czy sensacja? Sensacja, ale jedna porażka oczywiście, że nie tak sprawia różnicy i tutaj już też niektórzy wieszczą koniec Mazataki, że to nie jest zespół, który będzie walczył o medale. A przypomnijmy, jeśli nie Mazatak, to kto? Przecież Mazatak ograło go Zenit i
jeśli nie Massa tak, no to teoretycznie można Geozenit, tak? No ale już ten Geozenit z tym Massa tak przegrał, także jedna porażka tak naprawdę niewiele tutaj zmienia, bo jeśli Massa tak wygra wszystko do końca, a ten zespół jest, ma potencjał, no to... Trójkąt naprawdę, trzy drużyny. No już teraz, no, nie do końca tak jest, bo są Bażanty, jest Geozenit. No to i masz Bujakowiankę, masz Massa, tak, to już masz cztery drużyny, a jeszcze wyłącza się Limpaszyn, oni też widać, że ten poziom jest tak wyrównany, że nie jest tak, jak mówiliśmy na początku, że ten bici faworyci jest jeszcze Duma Katalonii przecież, tak? Która też przegrała na razie tylko raz. Padają niespodziewane wyniki, to jest naturalne. I te zwycięstwa faworytów nie są aż tak wysokie, na przykład właśnie, czy Bujakowianka właśnie teraz z Bażantami. A Bażanty znowu potrafią przegrać z Sikraką. Także to jest dosyć wyrównana liga, aczkolwiek dalej faworytami głównymi jest Bujakowianka i dalej jest Massa Attack, natomiast Inter w tym meczu po prostu był lepszy. Gra w Massa Attack się nie układała. Natomiast to, co już można powiedzieć, to Massa Attack wyciąga wnioski, bo już widzą, że gdy nie idzie, to nie receptą nie są wzajemne płótnie, tylko po prostu trzeba grać i skoncentrować się na grze. Natomiast kluczowe jest wkład po prostu Massa Attack. Jeśli przychodzi się w szóstkę i też bez bramkarza nominalnego. Tutaj bramkarz może nie zawalił, ale no, dobrze jest mieć zmienników, dobrze jest mieć bramkarza i w tych meczach kluczowych no to, no musi być to będzie kluczowe. Dokładnie. Czarny tydzień dla Piratów, przegrywają drugi swój mecz, tym razem w Limpaszyn. Tak, no tutaj też można powiedzieć, że różnica czterech bramek przegrana, przebieg troszkę inny, bo aż tak wysoko jak Massa Attack Limpaszyn nie prowadziło, no ale z drugiej strony też aż nie było zagrożone zwycięstwo Limpaszyn w tym meczu, więc to też jest potwierdzeniem tego, że Limpaszyn z wyżkę formy aktualnie że tak powiem prezentuje i no w tym momencie chyba na czwarte miejsce wskoczyło. Tak, dokładnie, także czwarte miejsce. Chociaż najwięcej meczów mają rozegrane. Najwięcej meczów mają trzy porażki w tym momencie, więc tak. To w porównaniu do innych drużyn troszkę im sytuację komplikuje, ale znowuż... Na czwarte miejsce i czwarty atak ligi. Tak, więc no myślę, że spokojnie jeszcze, tak jak mówię, no będą przetasowania. Moim faworytem dalej pozostaje Bujakowianka i Massa Attack. Ale i tak to widzę, że te drużyny między sobą rozstrzygną sprawę tytułu, a o trzecie miejsce będzie walczyło kilka zespołów i Limpaszyn na pewno jest jednym z tych drużyn. Duma Katalonii wygrywa ze Spartanem 4-1 i też, tak jak w przypadku Jolly Roger, dla graczy w czarnych koszulkach czarny tydzień. Tak, no już pojawiły się komentarze na czacie właśnie drużyny ze Spartana, że wracają do stylu z jesieni. No tego byśmy nie chcieli, bo jednak zdecydowanie lepiej na wiosnę ta drużyna się prezentuje. Tak, została zupełnie zbudowana w oparciu o chyba inne zasady. Tak, więc no, natomiast ostatnio też pojawiły się pewne problemy kadrowe, nie był to optymalny skład. Natomiast Dumą Katalonii to po prostu Duma była zespołem lepszym. I tutaj nie można jakby szukać winy w drużynie Spartana, po prostu Duma powrócił bramkarz do tej drużyny. No i Duma spokojnie, niewysoko, ale gromadzi te punkty. Na razie ma na końcu tylko jedną porażkę i też już po tej porażce z Bażantami pojawiły się głosy, że Duma no to już nie powalcza, jednak ciągle w czołówce się utrzymuje. Nie. Pogrom drużyny Geozenit nad drużyną Sikraków 16-3. No tak, Sikraków mówiło się, że bez kilku podstawowych zawodników. Natomiast no, aż takiego pogromu chyba nikt się nie spodziewał. To jest najwyższe zwycięstwo w sezonie, wyrównanie najwyższego zwycięstwa w sezonie, bo Massa Attack też w takich rozmiarach z tym mecz wygrał. No i nie ma co się nad tym meczem rozwodzić. Zdecydowana przewaga 5-0 do przerwy, w drugiej połowie jeszcze więcej goli. Bramki nawet strzelał z rzutu karnego bramkarz. Natomiast no, to, co może taka ciekawostka, że trzy rzuty karne w tym meczu były podyktowane dla Geozenitu. No i pewne zwycięstwo. I ostatni mecz Ligi C3 FC po 40 kontra CC Attack. Gracze po pomarańczowych koszulkach wygrywają. To był bardzo ciekawy mecz z tego względu, że co prawda może z gry tak nie wyglądało, ale przebieg tego meczu był bardzo ciekawy, bo w pierwszej połowie 0-0 grało CC Attack, a groźniejsze okazje stworzyli sobie gracze FC po 40, mieli m.in. strzał skupek i oni mogli byli bliżsi objęcia prowadzenia, natomiast w drugiej połowie bardzo dobre
w ogóle zawody rozgrywający Hiszpan Palacios Aguilera wyprowadził Sisi atak na prowadzenie, potem to prowadzenie od razu straciła drużyna, natomiast potem z każdą minutą w drugiej połowie zespół grał coraz lepiej i coraz skuteczniej te akcje się zazębiały. Nie było niedokładnych podań, to co dospierało drużynie w pierwszej połowie. No i w końcu udało się wygrać 5-1. Zwycięstwo zasłużone, natomiast dzięki przede wszystkim dobrej postawie w drugiej połowie, bo pierwsza raczej drużynie nie wyszło. Zobaczmy w takim razie na tabelę Ligi C3. Na pierwszym miejscu Egalite Group FC Bojakowianka 18 punktów, na drugim Mazatak 15 i na trzecim Gozeń 15 punktów, a w strefie spadkowej FC Butchers i FC po 40. Szóstka tygodnia Ligi C3 przed nami w bramce Cerazy, dalej Palacios Aguilera, Augustyniak, Kasperkiewicz, Baranowski, Palonek. No i chyba można powiedzieć do kolegi Rubena Enora Buena. Tak, gratulacje dla Hiszpana. Zaimponował mi postawą w meczu z FC po 40, no bo tak naprawdę od niego się wszystko zaczynało w drużynie CC Attack. On przejmował piłki, on te piłki wyprowadzał i on też rozpoczął strzelanie, także mimo że grał na obronie, to tak naprawdę zajmował się wszystkim i myślę, że bardzo dobre spotkanie tego zawodnika, no i dla niego gwiazdka. Choć statystycznie pewnie inni zawodnicy prezentowali się lepiej, to jednak on miał bardzo, bardzo duży wpływ na grę CC Attack w tym tygodniu. Hiszpanowi w takim razie gratulujemy, a my widzimy się w kolejnym programie.